Drugi list do Koryntian, rozdział 13. Trzeci to już raz wybieram się do was. Na zeznaniu dwóch albo trzech świadków opierać się będzie każda sprawa. Zapowiedziałem poprzednio, gdy po raz drugi byłem u was i zapowiadam obecnie, gdy jestem teraz u was nieobecny tym, którzy ongiś popełnili grzech i wszystkim pozostałym, że gdy przybędę ponownie, nie będę pobłażał. W tym liście Paweł wielokrotnie pisał o tym, że starał się o zdobycie zaufania i serc Koryntian i że niezbyt wiele w tej sprawie osiągnął. Teraz zapowiada, że podczas kolejnych odwiedzin zajmie się ich grzechami i tam, gdzie będą świadkowie, że ktoś grzeszył, zostanie on publicznie napiętnowany. Skoro szukacie dowodu na to, że przeze mnie przemawia Chrystus, który nie jest wobec was bezsilny, ale jest mocny wśród was, choć bowiem ukrzyżowany został w słabości, lecz żyje z mocy Bożej. Bo i my jesteśmy słabi w Nim, lecz będziemy żyć z Nim z mocy Bożej wśród was. Koryntianie mogli interpretować łagodność Pawła jako objaw jego słabości, jako dowód na to, że nie jest naprawdę apostołem. Teraz zapowiada im, że okaże tą moc wobec nich, że Bóg mu ją da. Poddawajcie samych siebie próbie. Czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie. Czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli. Spodziewam się zaś, że dowiecie się, iż my przebyliśmy próbę. W Koryntianach mieszka Chrystus, ale nie ujawnia się to zbyt często w ich uczynkach. Najwyraźniej nie zastanawiają się nad sobą. Paweł wzywa ich do tego, żeby wejrzeli w siebie i zaczęli się nad tym zastanawiać. To rozliczenie grzechów będzie dla niego próbą, ale będzie to też świadectwo dla Koryntian, że Bóg jest w Pawle. A modlimy się do Boga o to, abyście nic złego nie czynili, nie dlatego, byśmy uchodzili za wypróbowanych, lecz abyście wyczynili to, co jest dobre, choćbyśmy mieli uchodzić za niewypróbowanych. Ciągle ma nadzieję, że Koryntianie nawrócą się sami, bez konieczności dyscyplinowania ich. Chciałby, żeby tak było. Nie możemy nic bowiem uczynić przeciwko prawdzie, ale dla prawdy. Cieszymy się bowiem, gdyśmy słabi, a wy mocni. O to też się modlimy, o doskonałość waszą. Jeszcze raz zapewnia, że będzie się bardzo cieszył, jeżeli napominanie nie będzie potrzebne, ale prawda musi być taka, że Koryntianie trwają Chrystusie. Dlatego, ponieważ jestem nieobecny u was, piszę to, abym za przybyciem moim do was nie musiał postąpić surowo na podstawie pełnomocnictwa, jakie Pan dał mi ku zbudowaniu, nie ku burzeniu. Paweł zapowiada, że wykorzysta te swoje uprawnienia i nie chce, żeby ktoś został wyłączony z Kościoła. Także jeżeli będzie wyłączony, to nie dlatego, żeby Kościół zniszczyć, ale właśnie, żeby się mógł rozwijać. W końcu, bracia, bądźcie zdrowi, doskonalcie się, weźcie sobie napomnienie do serca, bądźcie jednomyślni. Zachowujcie pokój, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem pocałunkiem świętym. Pozdrawiają was wszyscy święci.
Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będą z wami wszystkimi. Powołaniem chrześcijan jest doskonalenie się i Paweł wzywa do tego właśnie Koryntian i chce, aby wszystkie osoby Trójcy obdarzały ich swoimi łaskami.